Cześć, Chmiel z tej strony. Słuchajcie, skoro beret Bordeaux na mojej głowie, to oznacza, że będę mówił dalszy ciąg o mojej służbie w 10. Batalionie desantowo-szturmowym 6. Brygady Desantowo-Szturmowej. Dzisiaj taki temat konkretny, można powiedzieć. Przede wszystkim zacznę od tego, jako że mój batalion był położony pod Krakowem w miejscowości Rząska, przy takiej wiosce Rząska pomiędzy cmentarzem a klasztorem żeńskim, jak już kiedyś wspominałem. Obok mojego batalionu, wśród przepięknych okoliczności przyrody, leżał sobie poligonik, taki niewielki. I z racji tego, że ten poligon był dosyć dobrze wyposażony, tam był mini ośrodek zurbanizowany, tam był tor napalmowy, ośrodek saperski, nawet był zbudowany taki prowizoryczny obóz jeniecki, który od czasu do czasu żeśmy wyzwalali. Z racji tego wszystkiego bardzo często do mojego batalionu przyjeżdżały różne delegacje różnych ubów, ministrów, przedstawicieli sojuszniczych armii, przedstawicieli wrogich armii, przyjeżdżali do nas na tak zwane pokazy. Generalnie właśnie 10. Batalion zajmował się przede wszystkim pokazami, co było super, gdyż bardzo często mieliśmy w związku z tymi pokazami odpowiednie szkolenia z wykorzystaniem całej gamy środków pozoracji. Nie było problemu z amunicją ślepą, nie było problemu z petardami, wybuchami, pierdołami, śmigłowcami i napalmem. Powiem wam parę takich ciekawszych historyjek z tego tematu. Miałem na przykład u siebie, podczas gdy służyłem na kompanii szturmowej, służył u mnie taki mój kolega, już niestety nieżyjący, Ziana, który wyglądał generalnie jak małpa. Niskiego wzrostu, kurdupelo, włosione łapy, łysy łeb. Ręce miał długości mniej więcej do kolan. No, to ja nie wyglądał na przedstawiciela homo sapiens, no, po prostu. Ja z Zianą się bardzo polubiłem. Poznaliśmy się tak naprawdę w czasie naszej pierwszej służby na kuchni, kiedy to demonstrował mi, jak głową rozbija się talerze. On potrafił robić taki motyw, że brał te takie talerze z porcelitu, czy nie wiem co to było, taki jakiś plastik, tworzywo na stołówkach, i walił w taki talerz z bańki, że wypadało samo denko, a cała obramówka zostawała. To był taki jego sztandarowy motyw. Generalnie piekielnie sprawny człowiek. Zdaje się, że trenował jakieś chyba gimnastykę sportową przed wojskiem. No niestety zmarł na raka, podobno, ale chyba tak, bo ja już nie mam z nim zupełnie kontaktu od pewnego czasu, od tego czasu, w którym się dowiedziałem, że zmarł. W każdym razie Ziana bardzo lubił pokazy, bo on zawsze starał się dać do pokazów coś od siebie, jak to się mówi. Często wpadał na różne dziwaczne pomysły. Jednym z jego takich sztandarowych pomysłów było coś takiego. Zbliżały się pokazy, zdaje się, dla ministra obrony Francji. I my mieliśmy na tych pokazach, słuchajcie, my broniliśmy budynków, które znajdowały się na rejonie zurbanizowanym. Rejon zurbanizowany tam obok naszej jednostki to było kilka takich, można powiedzieć, bloków, willi, dwu, trzypiętrowych, stojących obok siebie. My mieliśmy bronić tych budynków przed atakiem wrażych sił. Wraże siły miały atakować, słuchajcie, desantem śmigłowcowym. Mieli się desantować w pobliżu tych budynków, a jeden ze śmigłowców, prawdopodobnie mieliśmy taką informację, że może próbować się desantować na jeden z dachów. My mieliśmy tych budynków bronić. Ziana wpadł na pomysł, jako że jego stanowisko znajdowało się w jednym z tych budynków na górnych kondygnacjach, że on w pewnym momencie dostanie serią od przeciwnika
I mówi, kurno, ja wtedy jak dostanę serię, to spadnę z budynku. Będzie to zajebiście wyglądało, temu ministrowi się to na pewno spodoba. No my żeśmy te jego teksty jakby dopuścili od tak sobie. No ale ziana zaczął wdrażać pomysł w życie. Zaczął ściągać z lasu gałęzie, które zaczął tam układać pod budynkiem. Skakał po nich trochę tego. No dobrze, a słuchajcie, to były generalnie takie dwa piętra, to lekko. No to przynajmniej jakby z drugiego piętra bloku wyskoczył. Wliczając w to parter. No i ziana tam się generalnie przygotowywał tego, tu wszystko, no my tam żeśmy też jakoś generalnie stanowiska zajmowali. Słuchajcie, generalnie nie było to w ogóle wyreżyserowane to ćwiczenie, my wiedzieliśmy co mamy mniej więcej robić, mieliśmy określone stanowiska, wiedzieliśmy mniej więcej, oczywiście, no, że jak przyjedzie ekipa i się rozstawi na stanowiskach obserwacyjnych tych wszystkich notabli, no to znaczy, że wtedy będzie atak, także to było na takiej zasadzie to wyglądało, no ale generalnie współdziałanie żołnierzy, współdziałanie pododdziałów, drużyn między sobą. Musieliśmy być w jakiś sposób wyszkoleni, żeby takie ćwiczenie bezpiecznie i dobrze zrealizować. No i zaczęła się ta cała rozpierducha, słuchajcie. Nagle nadleciały śmigłowce Mi-17. Desant przeciwnika zaczął się desantować, zaczął do nas strzelać. My żeśmy odpowiedzieli ogniem. I nagle kątem oka zobaczyłem, jak z budynku, z dachu budynku spada ziana. I leci. I pierdyknął na ziemię, słuchajcie, z tego drugiego piętra. Znaczy, na to swoje przygotowane stanowisko. My nie jesteśmy armią amerykańską, dlatego nie zabieramy wszystkich z pola walki. My żeśmy wtedy dokonali odskoku do lasu, który znajdował się w pobliżu. Nie udało nam się obronić tych budynków. Natomiast ziana poległ na polu chwały. Potem opowiadał nam oficer prasowy, który był wśród tych wszystkich notabli, że oni to wszystko dokładnie widzieli i w momencie jak spadł ziana z budynku, no to dowódca batalionu zbladł. Karetka. Karetka natychmiast po tego żołnierza. Karetka przyjechała, wzięła Zianowicza, Zianowicz... Wyszło. To... Słuchajcie, oczywiście mu się nic nie stało, no to był małpa po prostu. W czasie takich pokazów kolusi troszeczkę. Poczekajcie, ja muszę tylko sprawdzić, bo mnie coś tutaj strasznie mruga na obrazie i nie wiem, czy to dobrze wychodzi. No, sprawdziłem, nie wiem, jak będzie teraz, ale olać to generalnie. A, zdejmę słuchawki. No i słuchajcie, w trakcie takich pokazów generalnie zrodziały się różne wspaniałe jaja. Kiedyś do nas dokoptowano żołnierzy z 16 batalionu, żołnierzy z plutonu miotaczy ognia. U nas takiego plutonu nie było. Nie mieliśmy miotaczy ognia u siebie na batalionie. No ale kiedyś do nas dokoptowali takich żołnierzy i też tam mieliśmy wtedy zdobywać budynki, zdobywać stanowiska przeciwnika u nas na poligonie, w tym poligonie przy naszym batalionie. Te same budynki, które tam przechodziły z rąk do rąk na wszystkich ćwiczeniach. No i dali nam jakichś takich lamusów tam z 16. Mówię dlatego lamusów, bo to byli jacyś strasznie młodzi żołnierze wtedy i byli ciężko przerażeni. Wtedy pierwszy raz uczestniczyli w takich żywych szkoleniach z żywymi żołnierzami obok. Oni nam powiedzieli wtedy, że dotychczas z miotaczy ognia to oni strzelali w warunkach kontrolowanych, a tutaj mieli strzelać, słuchajcie, miało to wyglądać w ten sposób, że kiedy padała komenda, my mieliśmy dokonywać ataku na budynki przeciwnika i mieliśmy iść generalnie zaraz za ogniem. Oni mieli napieprzać, tam mieli oblać tym napalmem, mieszanką budynki, strzelić tam do okien, do strzelnic i tak dalej. My mieliśmy zaraz za tą ścianą ognia iść do ataku. Mówiłem, ruska taktyka po prostu. No oni byli trochę zestresowani, no bo to jak się dowiedzieliśmy wtedy, jak żeśmy w krzynach siedzieli przed tą całą rozpierduchą, jaraliśmy szlugaresy, to wtedy się oni nam powiedzieli, że oni pierwszy raz w życiu w ogóle robili mieszankę sami do tych swoich miotaczy. Znaczy, nie wiem ile jest tym prawdy, ja do tej pory nie wiem jak to się robi, nigdy nie ładowałem, nie strzelałem z miotacza ognia. Chyba jedna z nielicznych broni, z których nie strzelałem, będących na wyposażeniu Wojska Polskiego.
No ale taki był fakt. No słuchajcie, skończyło się to tym, a to był dzień strasznie wieczny, jesień 94 roku, jeśli się nie mylę. Skończyło się na tym, że generalnie żołnierze z miotaczami ognia położyli na szatach, gdyż jak ruszyliśmy, oni pierwsi wstali, ruszyliśmy za nimi, oni strzelili mieszanką z miotaczy ognia. Ten cały kula tego ognia piekielnego generalnie na początku stanęła w miejscu przed nami, a potem cofnęła się na nas. Wiatr mieliśmy przeciwny, wydawało nam się, że spłoniemy za momencik, także z ataku nic nie wyszło, na budynek spadła tylko taka kubka czegoś, co tam delikatnie sączył się ogienek z tego. Stwierdziliśmy potem, że już nigdy nie chcemy mieć nic do czynienia z metaczami ognia, nawet z tymi, które są teoretycznie po naszej stronie. To była taka jazda. Pamiętacie, jak wam kiedyś opowiadałem o takim moim młodym, który miał ksywę Pantera, który nie zorganizował nam żarcia po naszym nocnym patrolu? Przypomniała mi się taka sytuacja z nim, jeszcze w ramach takich ciekawostek. Na jednym z poligonów strasznie lał deszcz, tam od wielu, wielu dni lał deszcz. To chyba był ten sam poligon, na którym Pantera nie zorganizował żarcia, bo to chyba był ich pierwszy poligon, taki większy, czy drugi, nie wiem. W każdym razie strasznie lał deszcz, wszystko mokre i tak dalej. My tam żeśmy, stare wojsko gdzieś tam zaczęło się, wyszliśmy na jakieś działania, na coś tam i mówię do Pantery: młody, jak wróciliśmy do rejonu bazowania, mówię: młody, czas operacyjny minuta 8, robisz tutaj ognisko jakieś piękne, żebyśmy łachy wysuszyli. A Pantera: no ale stary, tutaj wszystko mokre i w ogóle, nie. Ja mówię: ach, mnie to obchodzi. Naprzód. Mówię: nie wiem, jak ty to zrobisz, ale masz tak zrobić. Co mi się w tym żołnierzu podobało? Pantera nie pierdzielił się. Sięgnął do swojego plecaka, wyciągnął z plecaka granat zapalający RGZ-a. To była taka drewniana kostka z rączką drewnianą, wyglądająca jak zabawka, z taką pocierką na górze. Pff, odpalił go, pff, położył na ziemi, rzucił parę mokrych gałęzi. Nagle zrobiło się jasno, tutaj słońce generalnie zapłonęło na ziemi, wokół zrobiło się ciemno. Mimo że to był szalek dnia, granat przestał się jarać. Pozostała po nim kubka żarzącego się popiołu i środków chemicznych, no i, ale już generalnie był popiół. Można było z tego zrobić, był żar, można było z tego zrobić ogień. Pantera dorzucił parę gałązek. Stary, proszę. No powiem wam, że on się nam trochę ciepło zrobiło, bo on nie powinien mieć przy sobie tego granatu. Akurat te granaty były ściśle reglamentowane, gdyż były bardzo niebezpieczne. No ale miał. I nikt go za to nie ukarał, gdyż wykonał zadanie, które miał wykonać. Bardzo dobry żołnierz. Słuchajcie, ja wspominam z wojska albo totalne pizdy, albo naprawdę konkretnych żołnierzy. Takich średniaków kompletnie się nie pamięta. Kompletnie. Mam niestety teraz mało czasu. Te filmy mogą mieć tylko 15 minut. Nie wiem, zobaczę, może jeszcze dzisiaj nagram coś z desantu. Mam jeszcze jedną ciekawą opowiastkę o tym, jak strzelałem sobie w głowę z KMS-a. Brzmi dobrze, nie? Na razie, trzymajcie się.